Cześć, witajcie. Dzisiaj taki luźny odcineczek. Zobaczymy tylko, co w tych wszystkich pojemnikach słychać. Tutaj, widzicie, naładowałem dyń w każdym z pojemników. Poprzekraiwałem je, żeby tamte mikroorganizmy, bakterie, nie bakterie, się do nich podobierały. Widać tutaj. Bardzo nie widać dżownic na wierzchu. Patrzymy, co tam się głębiej dzieje. Głębiej już coś tam się zaczyna dziać. Poszło sobie, widzicie, tam tych obierków pewnie, bo tam jest cieplej. Tam sobie siedzą. Z dyń też tych pestek nie wybierałem, bo one też małe są, to nie wiadomo, czy coś urośnie z nich, czy nie urośnie. A tu w tym kompostowniku jeżownice nie ruszają, tylko te dynie zjadają, pestki zostają i te pestki same z siebie schodzą potem. Miałem przypadek, że nawet w zimie potrafiły wykiełkować. A już głębiej nie będę grzebał, jak sobie siedzą, niech sobie siedzą. Tutaj fajnie mi z tego pojemnika ścieka pod jedną stronę wszystko. Może tak będzie lepiej, trochę obrócę. Pojemniczka sobie ścieka. Elegancko, dobrze jest. W tym pojemniku idziemy do następnego. Tutaj też naukładałem. Tutaj. Te wyżej trochę się dogicie. O, już uciekła. O, zobaczcie. Te sobie wyżej siedzą. Ale takie pozwijane, widać, że trochę im mrozik dokucza. O, zobaczcie. Tu na dyni. Te bardzo nie mają co już tam może jeść. Została im ta sama trawa. Dynie to jest smakołyk. Tamte mają obierki. To wolą obierki. Tu nic nie widać. Bardziej na środku. O, zobaczcie. Jak te do tych dyń chcą się dobrać. Tu jeszcze chciałem wam pokazać te żółte takie kuleczki. Widzicie? Tutaj wszystko złożone kokony pod dyniami, młode się wyklują, żeby miały co jeść. Tutaj tak samo widzicie te żółte, tutaj, tutaj, tutaj. Ta to żyje, tak, dżownica, tylko taka trochę niemrawa jest. Widzicie? Dlaczego ja te dynie kładę na wierzchu, a nie je przykrywam? Bo chcę, żeby je trochę złapały jakieś grzyby, nie grzyby z wierzchu. Teraz widzicie, już to się psuje wszystko. I ta wilgoć idzie od góry do dołu, tak? I mi to fajnie zwilża też tutaj. Możecie zobaczyć, ktoś powie, że plejże, a gdzie to dżownicom dawać, wyzdychają. One tym się żywią. One zjadają to, czego już nikt inny nie chce. O, nie licząc tych grzybów, jakichś mikroorganizmów i tak dalej. I jak to już właśnie taka, bo tu widzicie, taka ciapka się robi, tak? Jak to się zrobi, taka konkretna ciapka, no to ja sobie pozbieram to wszystko z wierzchu. Wyjmę trochę tego biohumusu i wrzucę i przyłożę wtedy, tak? Żeby to już dojadły. A teraz one i tak tego nie będą jadły, bo to jest twarde. Wiadomo, że jakbym teraz to przyłożył, to by to szybciej tak miękkie się zrobiło i by było dla nich dostępne. Ale one też tam mają do cholery tego jedzenia. To nie jest im aż tak bardzo potrzebne. Przyjdzie wiosna. To wszystko się ogarnie. Wtedy wszystko będą żarły na potęgę.
teraz zimą, tak, że one są mało ruchliwe, to mało im tego pożywienia potrzebne i tak dalej. One potem na wiosnę, jak już będzie cieplej, będą to wszystko sobie jadły, to i będą schodziły niżej, tak, do tego pożywienia. Będzie im tu u góry brakować. A teraz jak mają możliwość, to sobie siedzą u góry. To jeszcze mi kolega trochę dokucza. Dobrze jest. Rozwijają się, mimo że za wesoło nie ma dzisiaj śniegu, to sypało trochę. O, i tu jeszcze ta beczka. W beczce to samo. Zobaczymy, czy... No tu dziwne, że ich nie ma, bo tam prawie trochę tylko tych jabłek zostało. I bardzo nie ma, mieli co jeść. No tu jakaś jedna się pojawiła. Ale też może być tak, że w tym kompostowniku ich za dużo po prostu nie ma. Tam w tej trawie siedziały, co wyniosłem do tamtego pojemnika. I tak to może wyglądać. Pusto. Tak, nie powiedziałem dlaczego. Ja sobie to przykrywam. Ja to przykrywam nie tam, żeby mi wilgoć jakaś nie uciekała czy coś, tylko po prostu chronię ich przed światłem, tak, żeby sobie po całym tym kompostowniku chodziły. Żeby im to światło tak nie dokuczało. Bo jak mają światło, to wchodzą znowu też głębiej. Po całym kompostowniku sobie nie siedzą. Tu widzicie, są na powierzchni. Teraz typowo prawie, że na powierzchni. Tam głębiej też ich trochę pewnie jest, ale nie tak dużo. Ruszy to na wiosnę wszystko, to będzie się działo. To tyle. Do następnego. Cześć.